Jak niedawno zauważył Grof, jeśli umysł jest w rzeczywistości częścią kontinuum labiryntu, który jest połączony nie tylko z każdym innym umysłem, który istnieje lub istniał, ale z każdym atomem, organizmem i regionem w bezmiarze samej przestrzeni czasu, to fakt, że potrafi od czasu do czasu robić wypady do labiryntu i doświadczać transpersonalnych doświadczeń, nie wydaje się już taki dziwny. Paradygmat holograficzny ma również konsekwencje dla tzw. nauk ścisłych, takich jak biologia. Kate Floyd, psycholog z Virginia Intermont College, zwróciła uwagę, że jeśli konkret rzeczywistości jest tylko iluzją holograficzną, nie będzie już prawdziwe twierdzenie, że mózg wytwarza świadomość. To raczej świadomość tworzy wygląd mózgu, a także ciała i wszystkiego wokół nas, które interpretujemy jako fizyczne. To istna rewolucja. Taki zwrot w sposobie, w jaki postrzegamy struktury biologiczne, spowodował, że badacze zwrócili uwagę, że medycyna i nasze rozumienie procesu leczenia mogą również zostać przekształcone przez paradygmat holograficzny. Jeśli pozorna fizyczna struktura ciała jest tylko holograficzną projekcją świadomości, to staje się jasne, że każdy z nas jest o wiele bardziej odpowiedzialny za swoje zdrowie, niż pozwala na to obecna wiedza medyczna. To, co obecnie postrzegamy jako cudowne remisje choroby, może w rzeczywistości wynikać ze zmian w świadomości, które z kolei wpływają na zmiany w hologramie ciała. Czyli starożytne źródła ezoteryczne, które mówiły, że choroby tkwią w umyśle, być może znały doskonale ten układ holograficzny. Podobnie kontrowersyjne nowe techniki uzdrawiania, takie jak wizualizacja, mogą działać tak dobrze, ponieważ w holograficznej domenie myśli, obrazy są ostatecznie tak realne jak rzeczywistość. Sposoby wypierania i zastępowania starych obrazów nowymi są tutaj jak najbardziej adekwatne w kreowaniu nowej rzeczywistości. Nawet wizje i doświadczenia dotyczące niezwykłej rzeczywistości stają się wyjaśnialne w ramach paradygmatu holograficznego. Jak niedawno zauważył Grof, jeśli umysł jest w rzeczywistości częścią kontinuum labiryntu, który jest połączony nie tylko z każdym innym umysłem, który istnieje lub istniał, ale z każdym atomem, organizmem i regionem w bezmiarze samej przestrzeni czasu, to fakt, że potrafi od czasu do czasu robić wypady do labiryntu i doświadczać transpersonalnych doświadczeń, nie wydaje się już taki dziwny. Paradygmat holograficzny ma również konsekwencje dla tzw. nauk ścisłych, takich jak biologia. Kate Floyd, psycholog z Virginia Intermont College, zwróciła uwagę, że jeśli konkret rzeczywistości jest tylko iluzją holograficzną, nie będzie już prawdziwe twierdzenie, że mózg wytwarza świadomość. To raczej świadomość tworzy wygląd mózgu, a także ciała i wszystkiego wokół nas, które interpretujemy jako fizyczne. To istna rewolucja. Taki zwrot w sposobie, w jaki postrzegamy struktury biologiczne, spowodował, że badacze zwrócili uwagę, że medycyna i nasze rozumienie procesu leczenia mogą również zostać przekształcone przez paradygmat holograficzny. Jeśli pozorna fizyczna struktura ciała jest tylko holograficzną projekcją świadomości, to staje się jasne, że każdy z nas jest o wiele bardziej odpowiedzialny za swoje zdrowie, niż pozwala na to obecna wiedza medyczna. To, co obecnie postrzegamy jako cudowne remisje choroby, może w rzeczywistości wynikać ze zmian w świadomości, które z kolei wpływają na zmiany w hologramie ciała. Czyli starożytne źródła ezoteryczne, które mówiły, że choroby tkwią w umyśle, być może znały doskonale ten układ holograficzny. Podobnie kontrowersyjne nowe techniki uzdrawiania, takie jak wizualizacja, mogą działać tak dobrze, ponieważ w holograficznej domenie myśli, obrazy są ostatecznie tak realne jak rzeczywistość. Sposoby wypierania i zastępowania starych obrazów nowymi są tutaj jak najbardziej adekwatne w kreowaniu nowej rzeczywistości. Nawet wizje i doświadczenia dotyczące niezwykłej rzeczywistości stają się wyjaśnialne w ramach paradygmatu holograficznego.